31 grudnia wspominamy świętą Melanię Młodszą, pustelnicę. Melania przyszła na świat w roku 383 w Rzymie. Pochodziła z zamożnego, arystokratycznego rodu. Jej dziadkowie posiadali bardzo silną pozycję społeczną, a jej ojciec, Valerius Publicoli, był rzymskim senatorem. Imię otrzymała po babci, Melanii Starszej. Gdy miała 14 lat, w roku 896, wbrew swojej woli została wydana za mąż, za swojego kuzyna, Valeriusza Piniana. Miała z nim dwójkę dzieci, które jednak zmarły w młodym wieku. Po tym tragicznym wydarzeniu mąż przekonał Melanię do praktykowania pokutnego i czystego życia. Postanowili swój majątek w całości przeznaczyć na cele charytatywne. Spotkało się to ze sprzeciwem szlacheckiej rodziny, ale roztropna Melania uzyskała poparcie dla swoich zamiarów samego cesarza Flawiusza Honoriusza. W pierwszych latach V wieku zamieniła swój dom rodzinny przy Via Appia w Rzymie na dom pielgrzyma. Założyła kilka fundacji klasztornych i hojną ręką rozdawała jałmużnę potrzebującym. Pragnąc życia monastycznego, pobożna opiekunka ludu opuściła wieczne miasto, aby wraz z mężem i całą służbą udać się do podmiejskiej willi. Tam rozpoczęła prowadzić prawdziwie monastyczne życie. W 406 roku przeniosła się do Noli, aby odwiedzić świętą Paulinę, być może jej dalszą krewną, i przy jej boku uczyć się życia monastycznego i ascetycznego. Po 2 latach, w roku 408 z powodu najazdów barbarzyńców, przeniosła się do swojej posiadłości na Sycylii. Tutaj nawiązała kontakt z Rufinem z Akwilei, który przedtem pielgrzymował w towarzystwie jej babki, Melanii Starszej, do Ziemi Świętej, a w Jerozolimie przyjął święcenia kapłańskie. W 410 roku ponownie wyemigrowała, tym razem do Afryki, gdzie spotkała świętego Augustyna, nawiązując z nim silną przyjaźń. Tam również założyła kilka wspólnot ascetycznych. Otoczona setką sług i służących oraz wspólnie z mężem Pinianim i matką Albiną, którzy towarzyszyli jej w tej pielgrzymce, tworząc rodzaj wspólnoty monastycznej, postanowiła udać się do Jerozolimy, najpierw przejeżdżając przez Egipt, kolebkę monastycyzmu wschodniego, aby oddać hołd mnichom, których podziwiała, starając się ich naśladować. W drodze odwiedziła również świętego Cyryla z Aleksandrii. Do Jerozolimy dotarła w roku 417 i osiadła na stałe w wybudowanym przez jej babkę, Melanię Starszą i Rufina, klasztorze na Górze Oliwnej. Mieszkała tutaj jako pustelnica w małej celi, pośród innych ascetów i pustelników, prowadząc wraz z nimi życie oparte na ciężkiej pokucie. Po pewnym czasie i pod wpływem kontaktów z mnichami egipskimi, aby lepiej praktykować ducha ascezy, założyła swój własny klasztor żeński na bardzo odludnym terenie, a po kilku latach także męski, z oratorium wyposażonym w relikwie świętych męczenników. Reguła wspólnot, zarządzanych przez samą świętą Melanię, charakteryzowała się wyjątkową surowością na wzór egipskich, nawet jeśli w liturgii można było zauważyć pewien wpływ rzymski i zachodni. Była tak miłosierna, że jej majątek oraz całe dziedzictwo jej męża, który zmarł w roku 432, powoli uległ wyczerpaniu na rzecz ubogich. Cieszyła się wielką opinią świętości w całym środowisku jerozolimskim. W 439 roku udała się do Betlejem, aby tam świętować Boże Narodzenie. Tydzień później zmarła. Życie Melanii, upływające na pokucie i medytacjach, sprawiło, że po śmierci utrwaliła się opinia o jej świętości i ze wschodu, gdzie jej kult był dość powszechny, rozszerzyła się na zachód, gdzie popularność zyskała w IX wieku. Żywot świętej spisał jej kapelan, Geroncjusz. Wspomnienie wielkiej rzymskiej matrony, ascetki i mniszki z Jerozolimy przypada 31 grudnia w rocznicę jej narodzin dla nieba. Kult świętej Melanii w kościele katolickim zaaprobował papież święty Pius X w roku 1907. Jest patronką rodzących kobiet. Imię Melania pochodzi od greckiego melanu i oznacza ciemny lub czarny. Był to pseudonim, a następnie indywidualne imię, które często przypisywano kobietom o ciemnej karnacji,
pochodzenia greckiego lub wschodniego. W ikonografii przedstawiana jest z nakrytą głową w szatach mnisich, najczęściej zielonych, ze złożonymi na piersi lub uniesionymi w geście modlitewnym rękami. Módlmy się. Ześlij nam, Boże, ducha mądrości i miłości, którym napełniłeś swoją służebnicę, świętą Melanię, abyśmy wiernie Ci służąc za jej wzorem, podobali się Tobie przez wiarę i uczynki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miły.